Spójrz na te figury. Chciałabym, żebyś teraz zatrzymał to wideo i sam spróbował napisać na kartce, ewentualnie zapamiętał w głowie, jakie ułamki zostały tutaj przedstawione. Patrz na te czerwone części. Następnie proszę Cię, abyś zaznaczył te ułamki na osi liczbowej. Ja za chwilę rozwiążę to zadanie i sprawdzisz, czy poprawnie wykonałeś te ćwiczenia. W porządku, rozwiążmy to zadanie. Pierwsze koło, albo pierwsza pizza, jest podzielona na 5 równych części. Zapiszmy 5 części. Zamalowana jest jedna z nich, zatem zamalowana część to 1/5 całego koła. Kolejna pizza. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kawałków. 10 kawałków. I zamalowano 2 z nich. Zatem zamalowana część to 0,2 całego koła, czy całej pizzy. I ostatni przykład. To koło zostało również podzielone na 10 części. I zamalowano 2 z nich, czyli ułamek 0,2. To było proste. Przejdźmy do kolejnej części ćwiczenia. Narysujmy teraz oś liczbową. Mamy oś liczbową. Zaznaczę tutaj 0. W tym miejscu zaznaczę 1. 1, 2, 3, 4 i 5. Pamiętajcie, ja robię to odręcznie. Jeśli będziecie rysować na kartce w kratkę, na pewno będzie lepiej. Mamy za zadanie zaznaczyć teraz ułamek 1/5. Czyli mamy przejść jeden odcinek z 5. Zatem wylądujemy w tym miejscu. W tym miejscu będziemy mieli ułamek 1/5. Skopiuję teraz tą oś liczbową, żeby nie rysować kolejny raz. Mam już oś. Teraz tą część między 0 a 1 muszę podzielić na 10 równych części. Mam już 5, zatem każdą z nich jeszcze podzielę na 2 i otrzymam 10 części. Mam 10 równych części i zobacz, teraz mam zaznaczyć ułamek 0,2, zatem muszę przejść 2 odcinki z 10. 1, 2. Zobacz, niespodzianka. Wylądowaliśmy w tym samym miejscu, gdzie poprzednio była 1/5. Okazuje się, że 1/5 to jest to samo, co 0,2. To ta sama liczba. Ma to również sens, gdy spojrzycie na te rysunki. Zobacz, jeśli podzielimy tę pizzę na 10 części, czyli tutaj jeszcze na 2 części, na 2, na 2, tu na 2 i tu na 2, mam razem 10 części, każdy kawałek został przekrojony na 2, to dostaniemy tyle samo, co w drugiej pizzy. Nic tutaj nie dodałam, nic nie zmieniłam, tylko pocięłam już istniejącą pizzę na więcej kawałków. Zobacz, że tutaj również mamy 0,2. To po prostu przesunięcie tych kawałków. Jeżeli ten kawałek wrzuciłabym w to miejsce, a ten kawałek w to miejsce, dostałabym taką samą pizzę jak tutaj. Tutaj nic innego się nie zmieniło, tylko położenie. Zatem ma to sens, że te trzy ułamki są w jednym miejscu na osi liczbowej.